Krążek międzykręgowy i jego budowa. Czy krążek międzykręgowy jest twardą strukturą? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, warto znać jego budowę. Natomiast trzy funkcje naszego dysku, które warto zapamiętać. Czy dysk może wypaść z kręgosłupa? Jeżeli ktoś z Państwa kiedyś spotkał się z takim określeniem, jak wypadnięty dysk, ewentualnie sami byliście pokrzywdzeni i się okazało, że specjalista, do którego poszliście, stwierdził, że no, ma pani wypadnięty dysk, jest on przestawiony, musimy go nastawić, musimy go z powrotem wstawić. Istotne jest, co się dzieje przy urazie. Jeżeli ktoś ma dyskopatię stwierdzoną i go boli kręgosłup, to oczywiście może mówić, że jest to poważny stan, ponieważ nie mogę pracować, nie mogę normalnie funkcjonować, czuję się niepełnosprawnym. Oczywiście jest to możliwe, natomiast większość zmian dyskopatycznych jest bezbólowa, ewentualnie ten ból jest przejściowy. Jeżeli chodzi o możliwości wstawania, chodzenia, wykonania pewnych czynności na stojąco, warto o takiej higienie swojego miejsca pracy pomyśleć. Znowu na przykładzie łatwym do zapamiętania, czyli na pączkach. Zdrowy, nawodniony dysk. Przede wszystkim mamy zbyt małą aktywność fizyczną i to jest numer jeden, dlaczego te problemy się pojawiają. Przykład być może naszych dziadków, może już pradziadków nawet, którzy bardzo dużo czasu spędzali w ruchu, ponieważ nie było takich środków lokomocji, ewentualnie mieli pracę fizyczną albo na roli, albo w fabrykach i ich problemy bólowe z kręgosłupa, takie jak dzisiaj nas dosięgają, oni takich problemów nie mieli. Można żyć bez bólu, w każdym wieku ten ból może wystąpić i w każdym wieku możemy się go pozbyć.